Zima w tym roku o nas zapomniała, ale to żaden powód, żeby nie zaplanować kolejnego pleneru. Nagrywasz? No masz. Ale RODO jest zachowane, słuchaj. Chyba, że cię ktoś po bucie poznał. Chyba stoi. Stoi, no. No bo akurat pogoda dopisała, no, tyle, nie? Wywaliliście z wody te zdjęcia? Nie? Tak. Z tego domku wchodziliście do wody? Nie, nie? Z brzegu. Z brzegu? Tak. Ja, co ja tam wymyśliłem sobie, żeby tymi kurapałymi palikami dojść do tego. No, gratuluję ci. Ja ci życzę. Nie, to o zdjęcie chodziło, żeby paliki mnie doprowadziły do tego budynku. Wiesz co, mam takie zdjęcie, ale powiem ci, że te paliki... Nie za bardzo. Nie ta perspektywa, nie? Nic nie wnoszą po prostu. No one właśnie za nisko tak były. Tak? Byśmy poszli na pomost. Tak. Na pomoście ludzie stawali. Można iść. Ale to zawsze musi się kręcić. A idźcie, się nie zatrzymujcie. Tak. Kierowca musi się zawsze brać, jak robicie takie sprawy duchowe bardzo. Znaczy wiesz, duchowe mogą być, aby nie były dyskotowe. Tak. Nie może to nagrałeś. No właśnie nie. Ty miałem ciągle skąpany, buty. O. Mógłbyś? Dziękuję. Ręce zajęte. W dół wystarczy. Może spróbujemy tutaj się brzegiem dostać, bo brzeg jest w miarę stabilny. Tutaj dojście jest tylko paskudne. Przynajmniej kiedyś tak było. Ale woda nie jest jakoś zimna specjalnie. Wyczekiwany przez nas wschód słońca nie nastąpił. Jednak nie było to dla nas żadnym zaskoczeniem. Obserwacja prognozy pogody nie pozostawiała złudzeń. Chociaż niejednokrotnie w przeszłości zdarzało się tak, że słońce znajdowało choć na chwilę jakąś lukę pomiędzy chmurami, aby się z nami przywitać. Tym razem nie mieliśmy takiego szczęścia. Taka sytuacja powoduje pewien niedosyt, a co za tym idzie, jeszcze większy apetyt na wschody słońca.